Cześć, siemano, z tej strony jeden instruktor. Dzisiaj odcinek jeden dzień w OSP Helm. Chodźmy. Pięknie wygląda logo. Wiemy, że powstało one w 1989 roku. Widzimy tutaj dużo wozów. Hydrant nawet mają. Czekamy aż mi puka. Dzień dobry. O, dzień dobry! Ja właśnie wychodziłem na gospodarczy, miałem otwierać je, no i wyjeżdżać na gospodarczy, no bo pan tak długo nie przyjeżdżał, no to coś pan się... Nie, na YouTubie mam destruktor. Dobra, proszę powiedzieć, co tu... proszę zaprezentować jednostkę. Coś pana przycięło. Proszę zaprezentować jednostkę. No. No to tutaj mamy szatnię. Wiem, duża jest, bo mamy dużo strażaków. Tu mamy DSP, nasze piękne DSP 50. Niech widzi pan tutaj. Możemy nawet pokazać alarmowanie. Dobrze. Dobra. No i proszę, za mną pokażę panu wozy. Tutaj mam Volvo GBA21. Zakupiliśmy je rok temu, w 2020 roku, w marcu. 11 marca zakupiliśmy właśnie to oto cudo. Coś tak pan na mnie patrzy? Nie na pana, tylko na te Volvo. Proszę za mną. Dobrze. Tutaj mamy mana GCBA RT 25. Wiem, że mamy numery trochę jak jedno, bo 25 to GCB, ale no po prostu mamy, no tak nas akurat przydzielili. No i tak, tutaj mamy, pokażę wam w ogóle sprzęt, bo panu nie pokazywałem. Tutaj mamy autopompę z Rosenbauera. Mogę panu zaprezentować, chwila. Dobrze. Nie telefon. O, węż, dobra, patrzcie. O, widzi pan, jakie cudo. Proszę mnie oblewać, kamerę pan wodą. Zalejesz. Dobra, tego nie było. Cholera, ale mokro. Dobrze. Niech przejdźmy dalej. Tutaj mamy szybkie natarcie i kilka węży W52. Tutaj mamy torbę R1 i kanister z benzyną, gdyby nam zabrakło paliwa. Tutaj z boku mamy pełno węży W75 i W52. No i tyle. I tutaj jeszcze ostatnia płytka. No. Rzeczy do ratownictwa technicznego. O, jeszcze mamy rozdzielacz. Rozdzielacz, no wiadomo do czego służy. Nie muszę tłumaczyć. Tutaj mamy ten nożyc. Tutaj mamy siekierę. Hooligan. No. I zamkniemy. I teraz pokażę panu następne wozy, bo mamy ich jeszcze dwa. Idzie pan, czy nie? Idę. O. Pan może nie widzi, no chyba, że pan ma. Piękny. Jakiś. Nie wiem, do patrzenia ciemności. Dobra, patrz pan. Patrz pan, jakie sygnały. Pokażę panu sprzęt. Aha, dobra, nie mam sprzętu, gdyż zajumał. Dobra, nieważne. Jeszcze dokupicie. Więc... Chyba go niedawno kupiliście. SCRT50 mamy.
A tu mamy Slopa 81. Został on zakupiony w tym roku, proszę pana, w tym roku. No, w lutym. W tym roku, w tym. Więc, a nie dostali się go, bo to pisze darm miasta słuchacze. Tylko uwaga, niech pan nie będzie blisko, bo pan obuchnie i wtedy jeszcze nie będzie filmu. Dobrze, wiem, że zakłóciliśmy ciszę nocną, ale tutaj... Aha, dobra. Nieważne. Proszę za mną. Więc tak, no idzie pan czy nie? No, idę. Ile pan będzie chodził? Dobrze, proszę siadać. Co ja tam miałem mówić? O! Coś przyszło, chwila. O, Helm 998, tu OSP, Helm, co masz dla nas? Przyjął, wjeżdżam. Właśnie, jak widzicie, jest... Helm 998, OSP 25, zgłaszam wyjazd. OSP właśnie wyjeżdża na akcję, znowu na nagraniu. Zobaczymy, jaki jest powód wyjazdu, co się dzieje. Jedziemy za nimi. O, coś się pali w lasie. Oh my god, pali się las. Oj, się zrymowało. Oh my god, pali się las. Ale... Widzimy wypadek i była ogień. Witam! Pali się las, no! No to pan mi przyjeżdża, no! Nie przyjeżdżam pana, to pan. Jak mi... pan jedzie normalnie? To pan mi wchodzi. Ślepy pan jest. Dobra. Jak popchnął go? A, bo właśnie, bo ja mam 100 kilo i właśnie przekonałem ten wóz więcej. O, wreszcie się włączyła ta autopompa. Może lepiej pan... Nie obejmuj! Proszę się odsunąć, bo pana przeleje. Moja kamera. Niech pan sobie może latarkę... No to proszę się odsunąć, no. Co się pan tak da... Pan sobie latarkę może włączy. Czy pana, niech pan lepiej... Wysłali nas GCBR tekiem do pożaru jakichś małych opon. I wypadł. Polska Straż Wilna. A może lepiej niech pan sobie włączy latarkę, będzie łatwiej. Po co mi latarka, chłopie? Jest ciemno. Może dla pana, proszę się odsunąć, bo pana poleje wodą. No, proszę pana, już mi tak pan kamerę zamoczył. No to nauczkę, nie podchodzi się, jak jest akcja. I na dzisiejszy odcinek to będzie koniec. Lajkujcie, subskrybujcie, a ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka z tej serii. Elo! Do widzenia!